Ostatni sezon to właśnie Grand Derby zadecydowało ostatecznie o triumfie Barcelony. Ale to, co najważniejsze, to jest walka o supremację dwóch różnych stylów gry. Stylu Barcelony, czyli posiadania piłki, rozgrywania akcji nawet po 2-3 minuty i stylu Realu, gdzie, jak mówi José Mourinho, ja nie chcę, żeby gracze wymieniali dużo piłek. Ja chcę, by oni dwoma, maksymalnie trzema podaniami znaleźli się pod bramką rywala. Tak jest. No, to jest człowiek, który jakby no, otworzył, pokazał wszystkim kibicom na świecie jakby inny futbol. Jego zachowania, przecież on wielokrotnie te kamery, które są wokół boiska, tak nie tyle czasami na gwiazdy piłkarskie się, na gwiazdach piłkarskich się koncentrują, co odwracają te kamery w drugą stronę ławki rezerwowych, żeby pokazywać każdą sekundę, czy każdy gest, każdy sygnał kierowany właśnie od Mourinho. I gdyby dzisiaj w tym spotkaniu trenerem Realu Madryt był inny trener, bym przyjął no, na 95%, że Barcelona to spotkanie wygra. Natomiast, że właśnie to jest Mourinho, że to jest człowiek, który potrafi popsuć szyki wszystkim ludziom, potrafi wbrew wszelkim regułom tak naprawdę dominować na boisku, czy to ze aspektem psychicznym, psychologicznym, czy ustawiając taktycznie zespołem, no jakby potrafi żonglować emocjami też zawodników, potrafi emocjować emocjami sędziów, wpływać na różnych ludzi swoimi wypowiedziami, dlatego dzisiaj, ponieważ on jest trenerem, tych szans oczywiście daje cały czas więcej niż Barcelonie, niż Realowi, ale to nie, jak tak powiedziałem na początku, w stosunku 90 do 10, tylko być może 60 do 40, czy 55 do 45. No tak to jakoś wyobrażam. Ja w ogóle sobie się wyobrażam, że Real, który ma no, takich piłkarzy jak Kedira, jak Alonso, jak Ozil, jak Ronaldo, czy Di Maria, czy Benzema, to mimo wszystko będzie Real, który będzie się, no jakby, będzie faulował dużo w meczu, może za szybko tego słowa użyłem, ale będzie psuł tak naprawdę, wybijał Barcelonę z uderzenia, bo kto pozwoli Barcelonie rozwinąć skrzydła, zespół, który pozwoli im, że tak powiem, pokazać tą piękną i jeszcze do tego skuteczną grę, ten może naprawdę zejść z boiska upokorzony. I dzisiaj myślę, że Mourinho mimo wszystko jest jedno, ja sobie zadaję pytanie, czy Real dzisiaj będzie zespołem, który będzie atakował pressingiem już na połowie, blisko bramki 16, powiedzmy Valdeza, czy jednak będzie robił ten pressing, ale w środkowej strefie. To jest dla mnie jedyna zagadka. W którym momencie Mourinho będzie chciał atakować? Bliżej szesnastki czy bliżej środka pola, tam zagęszczając mocno? No, a wspomniałeś o arbitrze. Wiemy, że często osoba sędziego przy okazji El Clasico to jest kwestia kontrowersyjna. Wymienia się, czy to sędzia bardziej szczęśliwy dla Barcelony, czy bardziej dla Realu Madryt. Tym razem padło na Iturralde Gonzalesa, 43-letniego, bardzo doświadczonego arbitra reprezentującego kraj Basków. I on po raz trzeci poprowadzi Grand Derby. Za pierwszym razem uczynił to w 98, w sezonie 98-99. Wtedy Barcelona wygrała 3-0. No i uwaga, poprowadził też drugie Grand Derby, tyle że już na Santiago Bernabeu w sezonie 2005-2006 i wtedy też Barcelona wygrała 3-0. Pamiętamy popis Ronaldinho, nie oczywiście Ronaldo, tylko Ronaldinho z Barcelony, ale José Mourinho wspomniał, że absolutnie nie obawia się tutaj sędziowania, że nie chce się skupiać na osobie arbitra, że rzeczywiście no, z historycznego punktu widzenia jest to arbiter bardziej szczęśliwy dla Barcelony, no, ale bez wątpienia nie chciał tutaj podgrzewać tej atmosfery. A wracając jeszcze, Grzegorz, do twoich słów, a propos gry Realu, no to cytat kolejny z trenera Pepa Guardioli. On powiedział krótko: ja jestem przekonany, że Real dzisiaj zagra tak, jak zagrał Inter Mediolan kilka miesięcy temu z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów. To będzie Real a la Inter. Ale ja sobie zadaję takie pytanie. Czy Real z Ronaldo, Özilem, Di Marią może grać, twoim zdaniem, tak jak Inter Mediolan? Wydaje mi się, że nie. Natomiast prawdopodobnie chodziło Guardioli o model, o sposób gry pewnie. No bo ci piłkarze jakby, tamci piłkarze Interu Mediolan i dzisiejszy Real Madryt jakby są nie do porównania. No na korzyść niestety tej piękniejszej gry w postaci piłkarza Realu Madryt. Oni jakby, no ja Di Marii jeszcze powiem szczerze, aż tak dobrze nie znam, ale nie znam go jako zawodnika, który jakby wchodził w schemat gry na przykład włoskich drużyn, który potrafi grać przez ileś, powiedzmy 20 minut skoncentrowany tylko na defensywie, żeby wyjść z kontrą. To jest jakby, ten chłopak ma w naturze swojej tylko atakowanie, może nie tylko atakowanie, ale przede wszystkim atakowanie i dribbling, no i taki no, luz w grze. Dlatego jakoś nie, tak samo Ozil, tak samo no, już Ronaldo, no o takich zawodnikach to nie będziemy może aż tylu kibicom, tyle przypominali kibicom, bo każdy wie, co ten zawodnik akurat potrafi. Natomiast wydaje mi się, że jednak to będzie Real, który będzie wykorzystywał wszystko, żeby tylko tą Barcelonę, jak powiedziałem wcześniej, wybić z uderzenia. Żeby być może tak jak właśnie Inter, który
ja nie pamiętam, był w dziesiątkę Inter, który grał na i zremisował na czy przepraszam, przegrał 1-0 na Camp Nou, ale czekał na jedną, być może drugą i tylko i kolejną kontrę. Tego nie, tam, to nie miała, nie miała być piękna gra. To miał być mecz, który pozwoli w tym dwumeczu tak naprawdę awansować drużynie Mourinho. I tak się stało w konsekwencji. Dzisiaj też oczekuję, że Real będzie jakby czekał na swoje szanse. Jeżeli strzeli gola, jeżeli to on będzie tym pierwszym zespołem, który obejmie tutaj prowadzenie, wcale nie, ten obraz gry nie musi się zmienić, że teraz Barcelona będzie się broniła, a Real będzie chciał tutaj dominować. Przypuszczam, że to nawet gdy Real będzie prowadził, to będzie grał bardzo konsekwentnie, jeżeli chodzi o bronienie własnego dostępu do własnej bramki. No a teraz popis blisko 100-tysięcznej publiczności na Camp Nou, która pokazuje swoje przywiązanie do barw, jak zwykle piękna kartoniada, no i posłuchajmy hymnu Barcelony. Oczekujemy na pojawienie się obu jedenastek. Stadion absolutnie zdominowany przez sympatyków drużyny Barcelony, ale jest także grupa niewielka, 700 kibiców Realu Madryt. Oto skład Barcelony, prezentowany nam tutaj niezwykle okazale. W bramce Victor Valdes, numer 1, dalej kwartet obrońców, 2 Dani Alves, 5 Carles Puyol, 3 Gerard Piqué i 22 Eric Abidal. 3 pomocników, 6 Xavi, 16 Sergio Busquets i numer 8 Andres Iniesta i wreszcie to tridente ofensywne. 17 Pedro, 7 David Villa i numer 10 Leo Messi. Szkoleniowcem Barcelony rzecz jasna Pep Guardiola. No a my za moment powinniśmy zobaczyć, jak to wygląda w ustawieniu. Oto właśnie ustawienie taktyczne zespołu Barcelony. Imponująco, trzeba przyznać, w tej technologii 3D wygląda ten obraz. Xavi bez wątpienia mózg poczynań Barcelony, ale to wiemy. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na innego piłkarza, mniej spektakularnego, Sergio Busquetsa. Może o tym za moment, bo realizator już w ekspresowym tempie prezentuje nam skład Realu Madryt. W bramce 1 Iker Casillas, kwartet obrońców od prawej strony Sergio Ramos, 4, dalej 3 Pepe, 2 Ricardo Carvalho i 12 Marcelo. W pomocy dwóch defensywnych pomocników, a więc Xabi Alonso numer 14 i 24 Sami Khedira, tercet ofensywny, tercet kreujący grę, Cristiano Ronaldo 7, 23 Mesut Özil i 22 Angel Di Maria i na szpicy. To jest właśnie ta niespodzianka, uśmiechnięta twarz Karima Benzemy, także José Mourinho na zdjęciu, a jak to będzie wyglądało, to się oczywiście przekonamy, oglądając, miejmy nadzieję, to fantastyczne spotkanie. To jest diagram prezentujący nam ustawienie, taktykę Realu Madryt. Także inne ustawienie widzimy tak naprawdę w stosunku do Barcelony. Barca nie zmienia swojego stylu od już długiego czasu. Gra 4-3-3 i tak naprawdę no tutaj jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że kiedyś ten zespół mógłby grać, czy może grać inaczej niż to, do czego przyzwyczaił kibiców przez wiele już lat, grając szczególnie u siebie, bo Barca jednak była czasami innym zespołem grając, jeżeli mówimy o Grand Derby w Madrycie. Inaczej się prezentowała, mimo że ustawienie zawsze było to samo. Natomiast Real inaczej. Real gra takim 4-2-3-1. To jest troszeczkę inne ustawienie i tutaj jest więcej tak naprawdę defensywy, więcej, mimo że mówię, są tacy zawodnicy, jak już wcześniej wspomniałem, właśnie ten Özil, czy jak ty wspomniałeś przed chwileczką, jak Özil, jak właśnie jak Ronaldo, czy jak Di Maria, Benzema, którego znamy bardziej, myślę, z Ligi Hiszpańskiej, z Ligi Francuskiej i reprezentacji niż możliwości, które miał, żeby pokazać nam wszystkim, co potrafi w Realu. Ale to może być dzisiaj jego wielki mecz. I tak jak wspomniałeś o Busquetsie, że to być może jest spotkanie takich zawodników, którzy do tej pory byli w cieniu. Może to jest spotkanie właśnie Busquetsa i Pedro. Być może z drugiej strony to właśnie będzie Benzemy czy Di Marii. Zawodników, którzy dopiero tak naprawdę
uczą się filozofii gry. Filozofii, no może, mam nadzieję, że Państwo rozumieją, no bo to są coś więcej niż klub. To jest całe życie tak naprawdę, bycie w Barcelonie czy w Realu Madryt. Troszeczkę więcej niż transfer, powiedzmy, na dwa lata czy na trzy lata. To jednak to spotkanie może będzie tak naprawdę tych mniej takich zawodników znanych, jak właśnie jak Cristiano Ronaldo czy jak Messi. Oni dzisiaj mają bardzo trudne zadanie. To też hiszpańska prasa podkreślała. Osobą odpowiedzialną za wyłączenie Xaviego z gry będzie Sami Khedira. Tymczasem Mesuta Özila powinien wybijać z rytmu właśnie Sergio Busquets. Ale to są tylko gdybania hiszpańskich dziennikarzy. To wszystko tak zweryfikuje boisko Iturralde. González, to już Państwu mówiliśmy, dwukrotnie prowadził Grand Derby. Oba te mecze kończyły się zwycięstwami Barcelon 3-0 swego czasu. W 1998 roku wyrzucił z boiska Roberto Carlosa za faul na Figo. Wtedy jeszcze Figo kapitana i gwiazdy FC Barcelony. No i czekamy na pierwszy gwizdek i rozpoczynamy wielki mecz, wielkie emocje, no i oczywiście emocje w technologii 3D, tylko na antenie Canal Plus Gol. Duet, który będzie wznawiał grę, a więc Karim Benzema numer 9 i Mesut Özil numer 23. I oto jest właśnie ten gwizdek. Zaczęli. Real Madryt to tak oczywiście z obowiązku w białych strojach, Barcelona, czyli Blaugrana na granatowo-wiśniowo. Nie wiem, czy to się bierze właśnie z nerwów, ale to pierwsze podanie, to rozpoczęcie, widzieliśmy to niecenne podanie do Cristiano Ronaldo, ale wcześniej też coś, złe przyjęcie bodajże Ramosa chyba. Nie wiem, czy to właśnie to jest, czy ta siła tych emocji powoduje, że zawodnicy jakby to, no trudno powiedzieć, żeby to oni, zawodnicy, którzy grali jako reprezentanci Mistrzostwa Świata, czy to napięcie, czy po prostu czysty przypadek, że dwa kolejne podania były niecelne. A to się zgadza akurat, Grzesiu, bo przypominając sobie choćby mecz z wiosny obu zespołów, to też tych genialnych zagrań, których tak oczekujemy, których tak pragniemy w tym spotkaniu, było jak na lekarstwo. Właściwie przy dwóch bramkach Leo Messiego i Pedro, owszem. Natomiast jeśli chodzi o Real, to właściwie były pojedyncze, tylko zagrania. Tymczasem Pepe ratuje teraz Real Madryt. W polu karnym na piłkę oczekiwał David Villa. No i już Andres Iniesta blokowany przez Sergio Ramosa. Iniesta. Xavi, zblokowany teraz przez Karima Benzemę, rusza Real, ale tylko na moment udało się przejąć piłkę Ronaldo. Iniesta, obok niego Sami Khedira, dobra asekuracja Sergio Ramosa. Ależ piłkarze, widzimy na małym odcinku, na krótkim, że tak powiem, na małym polu gry, ilu zawodników tak naprawdę zagęszcza i nie pozwala przeciwnikowi tak naprawdę rozwijać skrzydeł. Teraz ma trochę więcej miejsca Iniesta, ależ to było zagranie w pół, powiedziałbym, takie prostopadłe do Davida Villa, ale Pepe to jest w tym sezonie naprawdę solidna gwarancja dobrej gry obronnej Realu do spółki z Ricardo Carvalho. No można powiedzieć, że wreszcie Real ma duet takich sprawdzonych, rzetelnych stoperów. Piqué. Świetny zwód Xaviego. No i faulowany przez swojego kolegę. Nie, gramy dalej, pokazuje Iturralde González. Zastosował przywilej korzyści. Iniesta z lewej strony czeka na zagranie David Villa. Piłka jednak skierowana do Pedro. Próba zgrania do Leo Messiego. No i problemy Realu Madryt. Mamy gwizdek i mamy zagranie piłki ręką przed polem karnym. Rzut wolny dla królewskich. Oczywiście widać na początku, że jakby Real gra tak jak schowany za podwójną gardą. Bardzo głęboko i to, co się tak rzuca w tych pierwszych trzech minutach, że głębie trzyma jednym razem Carvalho, drugim tu widać właśnie jak to, jak Pepe zawsze jednak wycofuje w momencie, kiedy ta piłka w ostatniej fazie wchodzi w linię obrony. Jeden z obrońców zachowuje głębię, wychodzi troszeczkę pod własnego bramkarza. Wiadomo, że piłka prosto padła pomiędzy zawodników. Na tak szybkich zawodników jak właśnie Villa, czy Messi, czy Pedro może być zabójcza. Ronaldo tym razem z prawej strony. Portugalczyk mocno zacentrował piłkę. To są bardzo zawsze niebezpieczne wrzutki między linię obrony a bramkarza. No i tam czyhał z pewnością na błąd Wiktora Valdesa Karim Benzema, który widzimy skradał się gdzieś tam zza pleców obrońców. Ale najważniejsze jest właśnie dla bramkarza ten początek. Niby to było proste dośrodkowanie i ktoś by pomyślał, że no nie miał prawa tutaj Valdes się pomylić, ale już nie takie historyjki też były w trakcie spotkań piłkarskich, że pod nogą piłki wpadały do bramki pomiędzy rękoma. To jest zawsze ważne, że mimo wszystko bramkarz
teoretycznie łatwej piłki, choć ta miała w ostatniej chwili, widzieliśmy, spadła w kozioł, że złapał ją pewnie, bo to zawsze, no, to nie jest to tylko powiedzenie, że ta pierwsza interwencja być może ustawia dla bramkarza całe spotkanie, że nabiera przede wszystkim pewności w grze. Złapał piłkę Wiktor Valdes, no właśnie, nie było tutaj kontaktu z Karimem Benzemą, jeśli ktoś zrobił krzywdę Valdesowi, to był Gerard Piqué, choć być może sam upadek spowodował ten ból. Jak widzimy, lewej ręki, okolice barku, ale już wszystko w porządku z twardzielem, jakim bez wątpienia jest Wiktor Valdes, a to oczywiście przed momentem ławka rezerwowych Pep Guardiola i Tito Villanova i rozgrzewający się tak pro forma Pinto, rezerwowy bramkarz Barcelony. Piąta minuta, jak na razie, no nie ma tych emocji, których się spodziewamy, ale miejmy nadzieję, to wszystko przyjdzie z czasem. Carles Puyol. Dajmy im złapać głębszy oddech i tak, no, żeby te emocje, to wszystko, ten całe napięcie z tego tygodnia zeszło tak naprawdę, żeby każdy dotknął po razie, po dwa razy tą piłkę, żeby poczuł ten spokój już, i myślę, że spotkanie z minuty na minutę nam się rozkręci. No, też nic odkrywczego tutaj nie mówię, ale też pamiętam właśnie to spotkanie, o którym wspominałeś, że ostatnie to spotkanie pomiędzy tymi zespołami nie było tak, że tak powiem, też cudowne, takie do zapamiętania. Walczący do końca Marcelo tam popełnił błąd przy przyjęciu piłki, stąd korzyść Pedro. Teraz świetny powrót Angela Di Marii. Walka z jego rodakiem Leo Messi. Di Maria. Messi nie odpuszcza. Uwaga, Argentyńczyk Leo Messi w polu karnym. I w ostatniej chwili dobra interwencja Ricardo Carvalho. I ktoś by pomyślał, że Messi nie potrafi odbierać piłki, że Messi bardziej do gry ofensywnej. A proszę tutaj zwrócić uwagę, ten pressing, ten moment właśnie tutaj, wyblok. Jeśli piłka nie przekroczyła się, tak, całym obwodem, no to były, powiedziałbym, milimetry, które pozostały na linii futbolówki, ale to już historia. Xavi Hernandez, perfekcyjnie potrafiący dośrodkować. Teraz wybrał jednak inne rozwiązanie. Dani Alves, jeszcze Puyol, Leo Messi, miękka wrzutka, uwaga, słupek! No to zaczynają nam się emocje. David Villa w opałach Real Madryt, próbujący teraz wyjść z własnej strefy obronnej, ale Barcelona mu na to po prostu nie pozwala. Dani Alves spojrzał, gdzie są partnerzy. Alves, pole karne. Interwencja Khedira, jeszcze strzał Pedro, strzał nieudany. Ale i tak będzie rzut rożny. Ale spojrzałem, teraz proszę zwrócić uwagę, tylko tutaj Ramos tak stara się troszeczkę sztucznie tak zmobilizować kolegów tutaj, pobudzić ich do gry, ale to był taki moment, z którego trochę sparaliżowała ta sytuacja teraz Madryt. Real, to zagranie, ten słupek, który ich uratował przed utratą gola. Kolejny rzut rożny, realizator prezentuje nam Piqué i Puyola, słusznie, bo oni potrafią genialnie grać głową, ale piłka bita bardzo blisko tego słupka pierwszego, stąd korzyść dla Realu. Mimowolnie teraz strzał z dystansu Daniego Alvesa. Strzał niecelny, ale to jest przez te ostatnie sekundy wyraźna przewaga Barcelony. No i widać, już podniósł się José Mourinho. A pamiętajmy, że to uderzenie przed chwileczką, które widzieliśmy Messiego, nie to tutaj Daniela Alvesa, ale Messiego, było pierwszym uderzeniem na bramkę Realu Madryt i pierwsze mogło od razu wpaść do siatki, a brakowało tak naprawdę może 2-3 centymetrów. Marcelo nastrzelił Pedro, ten jednak dopadł piłki i mamy autę dla Barcelony. To ten obraz gry nie może się podobać. The Special One, czyli José Mourinho. Ale on te wszystkie słabsze początki, a bywały takie w tym sezonie, pamiętamy choćby mecze z Levante czy Majorką, gdzie Real na wyjazdach pogubił punkty dość późno, tak reagował zdecydowanie. José Mourinho najpierw spokojnie obserwował, dawał czas piłkarzom, by oni sami dobrze weszli w spotkanie. Xavi. Widzimy Real mocno schowany, gra na własnej połowie, tak, no, czekając właśnie na takie próby. Świetne teraz uprzedzenie Khedira. Uwaga, prawa strona, Cristiano Ronaldo, w środku Karim Benzema, ale tylko Benzema, dopiero teraz podłączył się jeszcze w szesnastce Mesut Özil. Ronaldo, wyrzucająca piłka przypadkowo, ale trafiła pod nogi Di Marii, Angel Di Maria, próba dogrania do Benzemy, jeszcze Di Maria. I od bramki Wiktor Valdes. Ale Real pokazał nam teraz, jak on chce grać, tą właśnie kontrą, tym skoncentrowaniem się w środkowej strefie, blisko swoich przeciwników, czy czasami ryzykując, wychodząc do, jakby czytając zagrania, które chce wykonać zawodnik Barcy. I ta szybka kontra. Wiadomo, że Di Maria czy Cristiano Ronaldo, no, w pojedynku biegowym praktycznie nie jest nikt w stanie go w Barcelonie zatrzymać. Natomiast już w sytuacji na jeden widzieliśmy, jak Puyol z jaką koncentracją, jak do samego końca próbował tą akcję przerwać, a mimo wszystko ona nie zakończyła się strzałem, ale zakończyła się groźnie, bo już byli w okolicach szesnastki, 3 na 4
przeciwko piłkarzom właśnie Barcelony. Dani Alves i Messi, ta dwójka znakomicie operuje na prawym skrzydle, udało się urwać Brazylijczykowi Alves, wślizg Marcelo, ale zobaczmy, natychmiast Messi podłączył się pod walkę o piłkę. Teraz Pedro, kolejny zwód, ależ ma problemy Marcelo w tym swoim sektorze boiska, tutaj strasznie Barcelona naciska, po raz kolejny Leo Messi, Messi przed pole karne, interwencja udana Portugalczyka Pepe. Jest tego dużo smaczku, widzimy nawet ten moment teraz brawa od kibiców Barcelony. Podobała się ta akcja, widzieliśmy jaki gąszcz nóg, jak Real 8 zawodników gra na, powiedzmy, przed 16, blisko bardzo siebie. Tam ciężko znaleźć lukę, miejsce, żeby jeszcze przyjąć, odwrócić się, daj Boże, z piłką i jeszcze poprowadzić akcję. Xavi, ciężko mu zabrać piłkę, ciężko w ogóle wywrócić Katalończyka. Mózg Barcelony, od jego geniuszu tutaj naprawdę może wiele zależeć, ale także od tego drugiego zawodnika, Andres Iniesta, on właśnie przy piłce. Iniesta, uwaga, zagranie Xavi, jest bramka, tak, nie ma spalonego. 10. minuta, Barcelona obejmuje prowadzenie. To jest efekt miażdżącej przewagi zespołu Pepa Guardioli, ależ zagranie piłki, Andres Iniesta w kierunku Xaviego Hernandeza, a my zobaczymy, czy rzeczywiście nie było spalonego. No z tej powtórki to raczej będzie to niemożliwe. Dotknął piłkę po drodze zawodnik Realu Madryt. Był nim Ricardo Carvalho. Nie. Też nie można tego tak ocenić z tych ujęć, które tutaj widzimy. Natomiast... I reakcja. Podanie fantastyczne. To też można zwrócić uwagę, z jaką siłą są kierowane te podania. To nie jest takie podanie, tylko naprawdę trzeba być wyśmienity, przygotowany technicznie, żeby to wszystko przyjąć w pewnym biegu i odwrócić, czy strzelić. Tutaj widzieliśmy troszeczkę może przypadku, bo ta piłka jednak gdzieś tam dotykała obrońcę Realu Madryt. No ale może ten gol z drugiej strony zrobi nam spotkanie. Ten Real będzie musiał więcej ryzykować, grać troszeczkę wyżej i jeszcze bardziej otwartą piłkę troszeczkę w stosunku do tego, co do tej pory prezentował. Pedro zabrał piłkę teraz, zszedł do środka. Z lewej strony tam czeka szeroko ustawiony David Villa. Andres Iniesta wybrał właśnie El Guaje. Obok niego Sergio Ramos, David Villa. Ależ tasują się na pozycjach gracze Barcelony. Teraz Messi w szesnastce. Interwencja skuteczna Carvalho, ale Barcelona nie zwalnia tempa. To się bardzo podoba publiczności na Camp Nou. Tak, ale stadion już jest jakbyś... uspokojony, że ich zespół prowadzi, prawda? Że tutaj już teraz być może będzie kwestia zadania kolejnego ciosu i to już będzie ostateczny, drugi gol, bo tutaj, żeby strzelić potem tutaj dwa czy trzy gole, żeby zwyciężyć, to naprawdę Realowi będzie bardzo ciężko, a jak widzimy na razie, no jest to po takim małym nokaucie Real i widzimy takie, na razie to jest taki pozorowany atak, tutaj nie widać jeszcze złośliwości, frustracji, tylko taki niepokój z tym, co się przed chwileczką wydarzyło. Gramy dalej, nic nie było, pokazuje Turalde González, Benzema ładnie tutaj zwiódł swojego kolegę z reprezentacji Abidala. Prawa strona już Ronaldo, w środku jest Di Maria i Mesut Özil, właśnie Niemiec, teraz już Argentyńczyk. Di Maria broni Victor Valdes. Odpowiedź Realu Madryt, pierwsza właściwie w tym meczu, a mamy 12 minutę. To powinno dodać piłkarzom właśnie Real trochę więcej pewności teraz, swobody, że to nie będzie Real cały czas za podwójną gardą wybijał piłki spośród własnej szesnastki, ale kiedy jest szansa wyprowadzenia kontry, jak widzimy generalnie przez Cristiano Ronaldo te kontry są wyprowadzane, to w tej strefie, w której on się znajduje, te piłki są do tej strefy są kierowane, żeby on w ten pojedynek biegowy czy w pojedynek jeden na jeden mógł stworzyć przewagę, jakby szukając ostatecznego rozwiązania. To widzieliśmy, że na razie mniej egoistycznie szuka partnerów Cristiano Ronaldo. Stałe fragmenty gry, to ma być broń Realu Madryt. Tu podobno Barcelona czuje się znacznie gorzej, ale teraz z tego dośrodkowania nic być groźnego dla Barcy nie mogło. Rozkłada ręce Pep Guardiola, dopatrując się faulu na jego podopiecznym. Tymczasem dobre zagranie Di Marii, no ale tylko tyle mógł z piłką zrobić przypilnowany przez Abidala Sergio Ramos. Gerard Piqué. On rozpoczyna kolejną akcję ofensywną Barcelony, ale na spalonym był David Villa. Punkt przewagi Realu Madryt. Tak to wyglądało przed rozpoczęciem tego meczu. W przypadku takiego wyniku oczywiście Barcelona na chwilę obecną jest nowym liderem hiszpańskich rozgrywek. Mamy 14 minutę spotkania. Valdes miał już dwie interwencje. Pierwszą przy dośrodkowaniu i kolejną po strzale Di Marii, którą
wybronił na rzut rożny. Casillas z drugiej strony, pamiętamy, słupek, bez interwencji można powiedzieć, drugi strzał i gol. On cały czas jakby jest bez piłki w rękach. To też naprawdę jest, proszę mi wierzyć, taki też niepokój, no bo ten bramkarz jakby nie poczuł, że jest jeszcze w grze, a już wyciągał piłkę z siatki. Villa ograł Sergio Ramosa, teraz rozgrywałem sobie spokojnie piłkę na wysokości 30 metra, próbował sztucznie.